taki się pod nosem śmieje. A ja mówię, ty kurde, to ja się tu wycinał pierdalać, a ty się śmieje. I co to było zrobić? Nic. Ja później poszedł na dachy, ale zostałem w tej firmie, przyjechałem do Wrocławia, później znowu pojechałem po tygodniu. I no, tej, no i robiliśmy tak 3 dni, przyjeżdżał. Trzeba było Edziu kopnąć w dupę, po co był. A poszedł sobie na dachy, ale on miał pijak na więcej szczęścia, bo to się stało tak. Ja poszedłem do tej firmy, 3 dni porobiłem, przyjeżdżam, co było jakoś warte, patrzę, samochody wszystkie stoją. Co jest, kurwa, tak czy co? A to było tak z tyłu podwórzu, nie, biuro. No i tak idę ulicą i tak spoglądam, a tam słyszę Ausmachen Polizei! Ausmachen Polizei! Wróciłem się i mówię tak 200 metrów i stanąłem sobie i się patrzę, co będzie się działo. Zamieszczość ma samochód pojechać tu, to ja sobie stanąłem i sobie tu się patrzę. Oni mi tam chcieli hotel dawać, a ja powiedziałem, że nie, ja wolę spać w samochodzie jak z Polakami. A tam mieli taki hotel, na przykład, tych ludzi mieli. No i tego. Pojeżdża samochód, taki ruży Niemiec wychodzi i do mnie szprechem coś, a ja mówię, ich weiß nicht, a on tak zgubiał, Niemiec. Odchodzi, nawet też rozchodzę, a on się mówił, pas bitte. No to ja mu daję polski paszport. A co ty robisz, do kogo przyjechałem? Mówię, na kolegę czekam, co tam, to wziął mi ten paszport, poszedł do firmy, bo to 200 metrów, a mnie wsadził do samochodu, wyciągał mnie z samochodu, bach mnie w mordę. A tam kto wszedł, typowy gestapowski kocioł, kto wszedł, już nie wychodził. Wszystkich łapali od razu, nie? Tam tu kurwa tych ludzi taki, ten Wrocławia był taki też Polak. No i tego. Co ty mówisz, to taki bandzior, policjant bandzior. Gestapo jest pierdolą. Ale wzięliśmy wszystkich z nas, złapali, no i wypychają nas do rathausu pojechali. Assessment może być. Ale to młody chłopak, ja mu pieprzył to kurwa, że tak ta sama jak ta brytyjska policja. No i on wziął mi tego i wszystkich tam nas tutaj do tego mówię i tam rozmawiałam, tam mówią w hotelu przyjechali, za włosy ich złożyć na ziemię, w kajdany. Ja mówię, kurwa, patrzcie, mówię, nas na stylu, piszmy wszyscy petycje o łamanie praw człowieka przez policję niemiecką. A jeden, a ja to pierdolę, a drugi to poda. Ja mówię, to niech napierdala, polska solidarność. To nie was napierdalałem w ogóle. I później mi dali, bo ja się ja byłem na przesłuchaniach, oni się pytali, czy ja robiłem, a chcieli koniecznie, jak każda policja, żebyś się przyznał, że robiłeś, nie?